Witajcie moi mili w kolejnym materiale i tak jak wam obiecałem, zrobiłem ankietę na Instagramie i pytałem, czy chcecie jakiś plan treningowy, który możecie wykonać w domu i większość z was była na tak. Natomiast pytanie, czy chcecie trening bez żadnego sprzętu, czy z gumami, było mniej więcej porówno, jeden głos w to czy w to, więc stwierdziłem, że zrobię wam po prostu dwa plany. Jeden będzie to plan z gumami, drugi będzie plan bez gum, czyli bez żadnego sprzętu praktycznie. I one jakoś bardzo nie będą się różnić, natomiast kilka różnic w nim będzie. Napisałem też ogólnie powtórzeń, ponieważ w treningu bez sprzętu oraz w treningu z gumami tych powtórzeń czasami trzeba wykonać dużo, 20, 30, czasami więcej, na tyle, aby ta seria była ciężka, żeby te ostatnie powtórzenia były praktycznie wymuszane, ponieważ tylko to da wam bodziec taki porządny do hipertrofii albo chociaż do utrzymania tej masy mięśniowej. To, że sobie zrobicie 12 powtórzeń lekkich i będziecie mieć zapas na jeszcze kolejne 20, to nic wam praktycznie nie da, dlatego musicie robić te powtórzenia, tą ilość powtórzeń dosyć sporą, tak żeby było ciężko. Napisałem serię i tempo. Jeśli chodzi o serię, to jest praktycznie w każdym ćwiczeniu bodajże po 4 serie. Tempo, jeśli chodzi o fazę ekscentryczną, czyli zazwyczaj opuszczanie, dałem dosyć wolne, ponieważ właśnie z tego względu, iż ten opór nie będzie tak duży jak na siłowni i będziecie musieli wykonać tych powtórzeń więcej, to gdy dodacie tempo wolniejsze, będziecie mogli wykonać mniej tych powtórzeń i też będzie dłuższy tut, co też może bardzo korzystnie wpłynąć na hipertrofię. Dobra, więc oba plany treningowe są rozpisane na 3 treningi w tygodniu i jest to taki trening FBW, można powiedzieć, bo na każdym treningu trenujecie każdą partię, prawie każdą. A więc zacznijmy od treningu z gumami, częstotliwość 3 razy w tygodniu, rozkład A, przerwa B, przerwa C, przerwa, przerwa. Pierwszy trening to są to przysiady z gumą, 4 serie, tempo 3-0-1-0, czyli 3 sekundy w dół, 1 w górę. A, 2B macie super serię i, jest to, i są to podwyższone pompki z gumą w super serii z wiosłowaniem z gumą. Później natomiast macie OHP z gumą, czyli overhead press, inaczej wyciskanie stojąc, military press. Później natomiast macie w super serii dwa ostatnie ćwiczenia i jest to overhead triceps extensions, czyli ja wam to oczywiście pokażę wszystko, będziecie mieć przebitki prawdopodobnie. Czyli jest to ćwiczenie na triceps i to macie w super serii z hammer curl, czyli ćwiczonko na biceps, a bardziej na ramienny i ramienno-promieniowy. I to jest trening pierwszy. Trening drugi B to macie tak, bułgary z gumą, czyli przysiady bułgarskie z gumą, logiczne. I to macie w super serii z leg curl z gumą, czyli to jest uginanie nóg na, z gumą. No, taka imitacja maszyny, można powiedzieć. I tak, później macie rozpiętki z gumą, to możecie sobie fajnie o klamkę właśnie zawiesić. Następne ćwiczenie to jest Renegade Row albo imitacja wyciągu. Ogólnie lepiej, gdybyście dali imitację wyciągu, ponieważ będziecie wtedy pracować w dwóch płaszczyznach. To znaczy w pierwszym treningu będziecie pracować w płaszczyźnie horyzontalnej, będziecie przewodzić przy wiosłowaniu. Natomiast gdybyście mieli coś, co możecie zaczepić, albo gdy macie drążek, który byłby całkiem super, będziecie pracować w płaszczyźnie wertykalnej i to byłoby najlepsze rozwiązanie. Natomiast jeśli nie macie takiej opcji, na przykład bym nie miał, no to polecam Renegade Row, trudno, trzeba jakoś to przeżyć. Kolejne ćwiczenie to wznosy z gumą. 4 serie, tak samo 3-0-1 tempo i na koniec plank, 4 serie po 30-60 sekund. I tu możecie progresować, na przykład odsuwając sobie troszeczkę łokcie do przodu. Trening numer 3 to jest single leg hip thrust, czyli hip thrusty z jedną nogą lub jeśli jest ciężko z jedną nogą, to możecie robić normalnie z dwoma nogami. Później jest imitacja bramy z gumą, ja to tak nazwałem, ponieważ to wygląda mniej więcej jak robienie klatki piersiowej na bramie.
Później macie ostatnie ćwiczenia w super serii, jest to biceps curls for long head, ja to tak nazwałem. Z tego względu, iż tutaj w tym ćwiczeniu macie ramię wysunięte za tułów, przez co głowa długa mocniej pracuje troszeczkę niż głowa krótka, mięśnia długowego. I w super serii macie horse triceps extension, ja to też tak nazwałem sobie, ponieważ skojarzyło mi się kiedyś tak z jednym filmem i tak to teraz nazywam. I no, bo to widzicie, jak to wygląda. Teraz przejdźmy sobie do treningu row i on jest bardzo podobny. Rozkład macie taki sam, częstotliwość taka sama, tyle jest samo serii i tempo jest też bardzo podobne. Pierwsze ćwiczenie to przysiady. Tutaj możecie sobie zrobić albo zwykłe przysiady, albo możecie dodać jakieś obciążenie, przykładowo zrobić goblet squaty, dodać sobie jakiś plecak, czy tam, nie wiem, zgrzewkę wody i robić przysiady z tym, jeśli macie takie możliwości, to jak najbardziej. Później super seria podwyższone pompki i inverted row. Podwyższone pompki to jest coś takiego właśnie jak w te z gumą, tylko po prostu bez gumy, logiczne. I inverted row to jest tak jakby podciąganie się z nogami na ziemi. Zresztą widzicie, no, coś takiego. Możecie sporo rzeczy tego wykorzystać, jakieś, nie wiem, biurko, stół, nie wiem, krzesło może nawet, dacie radę. No. Później macie OHP, overhead press z plecakiem albo z wodą, albo z czymkolwiek, co znajdziecie i co będzie robiło robotę po prostu. No i tutaj macie też overhead triceps extension, tylko tutaj zamiast gumy tak samo jakiś inny przedmiot i hammer curl tak samo. Zamiast gumy możecie znaleźć sobie jakiś inny przedmiot, czy to plecak, czy to właśnie skrzywka wody. To mi po prostu najbardziej na myśl przychodzi. Trening numer B to są bułgary, tylko właśnie tak samo z plecakiem albo z wodą jakąś. I tutaj macie małą zmianę, ponieważ zamiast leg curlów będą single leg deadlifts. Tu też musicie sobie wziąć jakiś ciężarek czy coś w tym stylu. I tutaj macie bardzo wolne tempo, 4 sekundy w dół, 1 w górę. Bez pauz. No. Kolej, i to macie w super serii oczywiście. Kolejne ćwiczenie to są szerokie pompki, zwykłe na ziemi. Następnie jest Renegade Row. To wam wrzucę ogólnie w super serię. W sensie ja tu nie rozpisałem na super serii, ale rozpiszę to, jak będziecie widzieć to jako super seria tutaj. Ogólnie 2A, 2B, przykładowe jakieś ćwiczenie to jest super seria oczywiście. I no, i to sobie zrobicie w super serii właśnie z tym wiosłowaniem. No tutaj podciągnięcia możecie też zrobić, jeśli macie drążek. Natomiast no, nie macie gumy, więc takiej imitacji wyciągu nie zrobicie. No, niestety. Czwarte ćwiczenie to są wznosy bokiem. Tak samo jakiś przedmiot możecie wykorzystać. I tak samo plank jest ostatnim ćwiczeniem. Trening numer 3, czyli trening C. Jest to tak samo single leg hip thrust albo zwykły hip thrust. Też dajcie sobie jakieś obciążenie na biodra. Może już nie będę tego powtarzał, myślę, że się domyślicie. Na scenie są diamentowe pompki na podwyższeniu. One się różnią od tych pierwszych tym, że tutaj tak jakby macie dłonie na podwyższeniu, a wtedy mieliście stopy na podwyższeniu. Gdy macie stopy na podwyższeniu, bardziej będziecie angażować część mostkowo-obojczykową klatki piersiowej, czyli tak zwaną górę. I tutaj też macie małą zmianę, jeśli chodzi o tył barku, ponieważ zamiast facepulla macie seated rear delt rises, tak to można nazwać. No, czyli pokażę wam, jak to wygląda. I ostatecznie macie concentration curls, czyli to jest po prostu uginanie ramienia w oparciu o kolano. I to jest w super serii też w horse triceps extension. I tu tak samo jakiś przedmiot. No. A więc ja bym to widział w ten sposób. Oczywiście no, nie są to perfekcyjne plany, ponieważ ciężko jest zrobić perfekcyjny plan bez sprzętu albo z tymi gumami. Ciężko jest progresować. Natomiast myślę, że taki trening na utrzymanie, a może nawet udało się sprogresować, jeśli chodzi o taką rolę, to jak najbardziej. I pamiętajcie też, że jakikolwiek bodziec treningowy będzie spowalniał wam ten tak jakby utratę masy mięśniowej. Ponieważ dużo mniejsza objętość jest potrzebna do tego, abyście utrzymali masę mięśniową. Nawet możliwe, że około 1 trzeciej objętości. Przykładowo wykonujecie normalnie 15 serii na klatkę piersiową, no to 5 powinno wam wystarczyć, żeby utrzymać tą masę mięśniową. Natomiast jeśli zdarzy się tak, iż utracicie tą masę mięśniową, no to i tak to szybko odbudujecie, ponieważ jest coś takiego jak pamięć mięśniowa i gdy wrócicie po przerwie, to tak jakby no, szybciej to odbudujecie, niż byście budowali od początku. No. Także tak to wygląda i cóż, jeśli materiał się podobał, to standardowo like, komentarz, subskrypcja,
Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego planu, albo odnośnie, nie wiem, czy redukować, czy masować, czy wejść na utrzymanie, możecie pisać w komentarzach. No. A ja nagram wam vloga na niedzielę prawdopodobnie, bo jest fajnie, jest fajnie. Także to było tyle, miłego dnia, pozdro.